Uczyć możemy się w bardzo różnych sytuacjach i kontekstach. Uczymy się w szkole, na uczelni, podczas wykładów, kursów, seminariów, konferencji, ale także w autobusie czy w kolejce do lekarza. W tym kontekście warto poznać schemat Boba Moschera i Konrada Gottfredsona pięć momentów uczenia się. Pokazano w nim pięć sytuacji, w których Twoi pracownicy mogą mieć potrzebę uczenia się, zdobycia nowej wiedzy lub utrwalenia jej. Te sytuacje to, gdy uczymy się czegoś po raz pierwszy, gdy potrzebujemy dowiedzieć się czegoś więcej, gdy potrzebujemy przypomnieć sobie wiedzę, którą chcemy zastosować w praktyce, gdy napotykamy na trudności, oraz gdy coś się zmienia. Pierwsze dwa modele są bardzo ściśle związane ze zdobywaniem wiedzy. Trzeci, czwarty i piąty to tak naprawdę modele wspierające wydajność podczas pracy i zastosowanie wiedzy, którą możliwe, że już mamy. W tym kontekście bardzo łatwe i efektywne będzie zastosowanie urządzeń mobilnych w pracy, takich jak telefony komórkowe czy tablety. Dlaczego? Na przykład, gdy coś się zmienia, gdy napotykamy na trudności i chcemy te trudności w swojej pracy rozwiązać, bardzo często to właśnie telefon komórkowy jest tym narzędziem, które mamy akurat pod ręką. Jak to zrobić i jak zastosować telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne w swojej pracy, dowiecie się więcej z naszą stronę. Zapraszamy!